Dzień dobry jeszcze raz. Moi drodzy, nie będę oryginalny. Wszystko, co dobre, dosyć szybko się kończy. Taki już dobiegł ten wspaniały plener. Ja mam nadzieję, że zapamiętacie Węgorzewo na długo, ale zapewniam Was, że mieszkańcy Węgorzewa zapamiętają Was na bardzo, bardzo długo, bo Wasze dzieła będą cieszyć oczy mieszkańców naszej gminy, ale i turystów, zakładam, że przez dziesięciolecia najbliższe. Też chciałbym w tym miejscu zaprosić Was na pewno kolejną edycję, bo nie odpuszczę. I wszystkich znajomych, jeżeli macie zainteresowanych artystów, którzy chcieliby odwiedzić Węgorzewo i spędzić tutaj miłe chwile, bardzo serdecznie zapraszamy. Jednocześnie też proszę o to, o uwagi, bo jak przy każdej organizacji na pewno jakieś uchybienia, jakieś uwagi. Bardzo chętnie wszystkiego wysłuchamy. Kustosz nam przekaże, zmodyfikujemy, jeżeli taka będzie potrzeba, ale podkreślam, że bardzo, bardzo chciałbym, żeby tego typu plenery były w Węgorzewie cykliczne. Tak jak i przy przywitaniu mówiłem, że kiedyś była ta tradycja w Węgorzewie, ale zanikła. Chcemy to odtworzyć, reaktywować. Wiem, że z takich obecnie, z Waszej pracy, z tego jak mieszkańcy obserwowali Waszą pracę, jest generalnie, mieszkańcy są i turyści bardzo zadowoleni, że z możliwości podglądania tej pracy, no i oczywiście z samych dzieł, które będą zdobić nasze miasto i gminę. Wielkie dzięki i publicznie obiecajcie, że wrócicie. Tak? Wrócimy. Dobrze. To się nagrało, będziemy trzymać głośniej. Pozwólcie, że jeszcze skromne podziękowania. A właśnie, już tłumaczę. Wczoraj tu się po sąsiedzku zadziało. Mieliśmy wcześniej ogłoszony konkurs na logo 450-lecia nadania praw miejskich Węgorzewu. 4 kwietnia przyszłego roku ten dzień nastąpi, czyli zamkniemy 450 lat Węgorzewa. Z tej okazji oczywiście był też i plener zorganizowany, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie zamierzam na tym zaprzestać. Tak, chciałbym, żeby była to impreza cykliczna. Także mamy już świeże logo na podziękowaniu. Ja nie wiem, może nie jestem historykiem, skorzystam z obecności pana doktora. ale proszę. 450 lat to każdy zrozumie, Węgorzewo również. Natomiast elementem wiodącym na logo jest głowa psa pana burmistrza. Jak żarci. Jak nie dostanie strawy, to istotnie podobnie się zachowuje. To logo bardzo się wpasowało, bo ja jestem miłośnikiem chorągiewek wiecznych na kościołach. Generalnie w tą stronę się rzadko kiedy patrzy. Natomiast w wielu przypadkach to są po prostu zwykłe labry, można powiedzieć, resztki końcówki flagi, czy sztandaru, czy chorągwi. Ale też niektóre mają bardzo wdzięczne paszcze smoków. No i ten węgorzewski smok jest taki w zasadzie do przytulania. Także to można powiedzieć, on pochodzi z około 1611 roku, także można powiedzieć, jeszcze lokacji miejskiej nie pamięta, ale to można powiedzieć jedno z najstarszych luk takich mazurskich, a w przypadku Węgorzewa z mniej znanych na pewno. Także jak ktoś chce, może się przytulać, może pogłaskać, może ręki nie użyć. Dziękujemy. W tym miejscu można zasugerować, że może być to inspiracją do przyszłorocznego pleneru, tak? To jest tylko głowa, w domyśle pozostaje jeszcze korpus tegoż smoka w różnych postaciach, w zależności od wyobraźni artysty. Bardzo dziękuję panie doktorze, a teraz przejdźmy do serdecznych podziękowań dla szefa wszystkich szefów. Dziękuję. Ta przyjemność po mojej stronie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, było bardzo miło. Również dziękuję bardzo. Dziękuję i tak jak orzekłem, tak zapraszamy na kolejną edycję. Szczegóły już będziemy organizacyjne omawiać, podejrzewam. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy za miły pobyt. Podobało się. Bardzo. Dziękujemy. Niemniej o listę uwag prosimy, bo tak jak powiedziałem, zawsze na pewno można coś zmodyfikować. Dziękuję również. Można coś dopracować. Kupię jeszcze wiarę. Przedstawię uczestnictwo. Dziękuję. Aha, Romek już odjechał. Ktoś ma kontakt? Tak, możemy. My mamy kontakt. Będziecie się poznać. Dobra. Ja Państwu mają. Aha. To ja zabiorę dla Romka, tak, super. Pani burmistrz, zabrzmiało to jak pole fortuny, Madzia, po całej. Panie burmistrzu, jeszcze mały upominek od wszystkich rzeźbiarzy. Rzeźba wykonana przez Kazimierza Karczowskiego. Ale wszyscy się podpisaliśmy. Lista obecności. Tak, niestety Kazika z nami już nie ma, musiał wyjechać, ale przekazujemy to i jeszcze raz dziękujemy za piękne przyjęcie. Ja bardzo serdecznie dziękuję, powiem, jestem wzruszony i bardzo zadowolony, a Pawlona będzie jeszcze bardziej. Dziękuję serdecznie. Jeszcze w tym momencie chciałbym podziękować Kasi za to, że się nami tutaj opiekowała i pięknie to zorganizowała wszystko. Bardzo dbała o nas, bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Bardzo. Dokładnie tak, ja też pozwólcie Państwo, że wśród podziękowań skierowanych do Państwa, a oczywiście panu Kustoszowi, oczywiście panu Kosturowi, który zainspirował. Wiem, że bardzo, bardzo ciekawie opowiadał, bo w środowisku jeszcze raz te opowieści słyszałem, które doświadczył. A pani Kasi, także wszystkim, którzy... Słucham? Tak, ale pani Kasia to osobiście cały czas... Całym sercem. Tak, całym sercem. Właśnie może lepiej nie. Pozostanie bardzo oryginalna. Także mam nadzieję, że Państwu się podobało. Jeżeli cokolwiek nie, to po wyłączeniu kamery dopracuję. Prawda, że wszystko się podobało? Szczera odpowiedź. Dziękuję serdecznie w takim razie i dobrze, obietnice padły, tak? Za rok się spotykamy w takim i pewnie i może większym gronie też, jeżeli Państwu się uda. Tematów u nas pan doktor na pewno ma w zanadrzu mnóstwo. Na kolejne pan burmistrz na pewno też kota ma, także tutaj, że była kota, powstaną kolejne legendy na pewno. Okej. Okay. Tak, ale nie jakieś zwierzyniec ma. Nie, jeszcze jest, należy do tego przekonania. Tak, ale już jest legenda. Także dziękujemy bardzo serdecznie i... Zasiadamy. Zasiadamy. Dziękujemy.